Chodźcie, o, się jak wyleciały. Chodźcie, macie tu jeszcze resztki. No. Chodź, Felix, chodź. Chodź, Felix. O, idzie dostojnie. Się buja na boki. No, jedzą jeszcze. Jeszcze zjedzą. Tam się tak trochę bały przy drodze. Samochód jeszcze wypłoszył. Tutaj to one się tak mniej boją, bo to jest ich miejsce stałe. Zawsze tutaj jedzą. O, Felix, jak ty się bujasz. O, te upały cię zmęczyły. Nie, Felix? Taki grubasek jesteś, to cię męczy to. Kicie jedzą. Pałaszują resztki. No, tutaj im dałem w sumie chyba półtora korpusu, tak prawie dwa. Rysiek. No i chyba pójdzie na schody, się położy. One lubią na schodach się wylegiwać. Na tych schodach tutaj. Wyżej, niżej się poukładają, leżą. Mam dobry punkt obserwacyjny. Gdzie Rudy idziesz, Kicia? Przyjdź, jeszcze karmę suchą przyniosę ci. Budynek ochrony. Ja mówię, że to koty mają dyżur. Pracują. Felix leży. Tam dalej Ramzes sobie leży. Ramzes, Kicia! No. Rysiek jak się myje. Jak się myje. Aż. Rysiek, Kicia, Kicia. A teraz to jest raj właśnie dla łatki. Ona najbardziej taka bojaźliwa. Tak, już te odeszły, to teraz może pobuszować, pojeść sobie dosyta. Powybierać. No i te mięsko schłodzone. To akurat pasuje im. Lodowe mięsko, no lodowe to nie, ale schłodzone. Nie, Felix? Kicia? A Rudzik tutaj pod drzewem. O, coś tam widzi. Co tam? Co tam jest? Coś tam widzi, zobaczymy. Co on tam może widzieć? O, to ciekawe. Może być. Nie
zobaczyć dokładnie, się przyjrzeć. Gdzie jest? Co tam jest? Kicia? Co zobaczy tutaj? Co coś tu wypatrzy? Co on wypatrzył? Ja tu nic nie widzę. Też nie widzę. Nie wiem. Chodź, Rudzik, chodź. Kicia, chodź. Co, Rysiek? Rysiek to swój on. Nie, Kicia, ty to oswojony jesteś. O, leśny kot. Kicia, Rudzik, kiciulek. Nie bój się, chodź. Zrobimy jeszcze ci zbliżenie. Na koniec. Ładny Rudy. O, złoty. A i Rysiek śpi. Spoczywa. No jeszcze jest trochę ciepło, 27 stopni. A było 33 czy 34 nawet. I co te nasze reszta robią? Tak, Felix odpoczywa. Felix. Majdzony. Kto cię dzisiaj, Felix, tak nakarmił? Zwykle to żeś gonił, warczał, że ci wyjadają. Miałeś pierwszeństwo jak król lew. A dzisiaj, o dziwo, nic. Nawet ci wybierał spod nosa. Chude miałem, białe mięsko i ty nic. To znaczy, że już jadłeś. No i łatka, taka ostatnia w tej hierarchii. Tak, zobaczymy bliżej. Wyjada. A resztę zostanie dla kosów. Mrówek, jeży, szpaków. I to będzie koniec. Zajdziemy jeszcze tylko pod kapliczkę. Tam, gdzie się zaczęło wszystko. I tam zakończymy.
to ci zaraz pokażę coś. Tak się zachnęłem. Nasz Ramzesik leży najedzony i proszę, co mamy pod kapliczką? Nasz pobożny leżący niemal krzyżem Maciulinek. Proszę. Jak gorąco Maciusiowi. Jak gorąco Maciusiowi. Nie Maciuś? Gorąco jest. Maciuś, Maciu kiciu, kiciu miciu. Nasz Maciuś leżący pod kapliczką. No dzisiaj były upały. Przeczekałem, mięso włożyłem do lodówki. Teraz schłodziłem. Chłodniej jest. No i kotki są. Kicie, chodźcie! Chodźcie, kiciule. Mam dla was. Maciuś, chodź. Chodźcie, kitki. No, jakoś muszę wam rozdrobnić to. Ten korpus. Żebyście się wszystkie mogły najeść. Jedną ręką filmować, a drugą wam dawać. Chodźcie, kicie, chodź, masz Rudy. Rudy jest nieśmiały. No. Macie, kicie. O, a Felix? Panie hrabio, czy pan sobie życzy mięska trochę? Co? A może dam panu takie chude? Panie hrabio, proszę. To dla pana. No Felix, zobacz, bo ci zje. Widzisz? Ramzes ci zje. No. No gorąco, to nie chcą jeść za bardzo. To znaczy teraz jedzą, ale w południe. W południe nawet nie próbowałem przyjść. Wie, gorąco i tak gdzieś pochowane leżą w krzakach. O, Felix, jaki zaspany. Maciuś, gdzie jesteś? Maciulek, chodź. O, łatka złapała, uciekła. Na bok. No, panie hrabio, może pan raczy zjeść troszkę. To znaczy, że Felix najedzony. Jeszcze wam karmy przyniosę, suchej. Nie kicie? Cześć, Grześ! No. Łatka tam. Jeden. 2, 3, 4, 5. A Rudy tam. Chodź, łatka. Odejdę trochę, żeby się nie bał. A Rudy tam poleciałaś. Rudy, kicia.
Chodź. Najedzony, poszedł następny, zjadł. Dwa, cztery, sześć. Sześć kotów. Ramzes. Ten jest nienazwany, nie wiem jak tego nazwać. Buraska koło Ramzesa. Tamten to wiadomo, Felix. Rysiek. Rudy, Łatka, a tamten nienazwany, nie wiem jak go nazwać. A, to chyba ja go nazwałem Cezar przedtem. Zapomniałem, Cezar i Kleopatra była jeszcze. Maciuś, gdzie jesteś, kicia? Tutaj gdzieś Maciek był. Maciulek! A ty się tutaj schowałeś? Maciuś. Maciuś nie podszedł. Tu się położ. Maciulinek. Cały dzień na dworzu. Ja go dzisiaj cały czas jestem w pokoju. On nie był w pokoju nawet. Kolega, który się opiekuje ogrodem, którego nazywam Miciuryn, opowiada, że on cały czas przy nim był. Podlewał, to on chodził za nim po tym mokrym, to wodę pił z kałuży. Tak jak się napił wody z kałuży, znaczy z kranu, z węża, to później nie musiał do domu przychodzić. Nie, Maciulek? Tak, gorąco jest, a ty futra nie możesz zmienić, nie Maciuś? Tak, wysoła ciotka tak samo, cały dzień nie było w pokoju. W nocy była trochę. Była, najadła się. Śmychnęła na dół. A co nasze kotki tu robią? Jakim jedzenie idzie? Jak kicie wam idzie? No, pod czujnym okiem Matki Boskiej. Kiedyś był tutaj napis, ufam tobie. Odnowili. Całą kapliczkę, ale napisu już nie ma. Szkoda. No, jak na biegunie. Gdzie, w którym kierunku, tylko nie ma podane ile metrów. A tak nasza kapliczka się prezentuje z przodu. Krzyżyk. Nasza pani. I co, Ramzesik? Najadłeś się? Tak? Kicia, kicia. Najadłem się. Tak? No, trybują go światełka. A ty, Felix, co? Nie. O. Rudy, kicia. Widać, że podjadły. Więc ja wezmę jeszcze, pozbieram te resztki, żeby to tak nie leżały tutaj w miejscu takim zacnym.
i zaniosę tam na miejsce, gdzie koty zawsze dostają jedzenie. No dzisiaj były upały, przeczekałem, mięso włożyłem do lodówki, teraz schłodziłem, chłodniej jest, no i kotki są. Kicie, chodźcie, chodźcie kiciule, mam dla was. Maciuś, chodź, chodźcie kitki. No jakoś muszę wam rozdrobnić to, ten korpus, żebyście się wszystkie mogły najeść. Jedną ręką filmować, a drugą wam dawać. Chodźcie kicie, chodź, masz Rudy. Rudy jest nieśmiały. No. Macie kicie. O, a Felix, panie hrabio, czy pan sobie życzy mięska trochę? Co? A może dam panu takie chude, panie hrabio? Proszę, to dla pana. No Felix, zobacz, bo ci zje. Widzisz? Ramzes ci zje. No. Gorąco, to nie chcą jeść za bardzo. To znaczy teraz jedzą, ale w południe. W południe nawet nie próbowałem przyjść. Wie, gorąco i tak gdzieś pochowane leżą w krzakach. O, Felix, jaki zaspany. Maciuś, gdzie jesteś? Maciulek, chodź. O, łatka złapała, uciekła. Na bok. No. Panie hrabio, może pan raczy zjeść troszkę? To znaczy, że Felix najedzony. Jeszcze wam karmy przyniosę, suchej. Nie kicie? Cześć Grześ! Łatka tam. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. A Rudy tam. Chodź, łatka. Odejdę trochę, żeby się nie bał. A Rudy tam poleciałaś. Rudy, kicia, chodź. Najedzony, poszedł następny. Zjadł. Dwa, cztery, sześć. Sześć kotów. Ramzes. Ten jest nienazwany. Nie wiem, jak tego nazwać. Buraska koło Ramzesa. Tamten to wiadomo. Felix. Rysiek. Rudy. Łatka. A tamten nienazwany. Nie wiem, jak go nazwać. A, to chyba ja go nazwałem Cezar przedtem. Zapomniałem, Cezar i Kleopatra była jeszcze. Maciuś, gdzie jesteś, kicia? Tutaj gdzieś Maciek był. Maciulek!
A ty się tutaj schowałeś? Maciuś. Maciuś nie podszedł. Tu się połóż. Maciulinek. Cały dzień na dworzu. Ja go dzisiaj cały czas jestem w pokoju. On nie był w pokoju nawet. Kolega, który się opiekuje ogrodem, którego nazywam Miciury, no opowiada, że on cały czas przy nim był. Podlewał, to on chodził za nim po tym mokrym, to wodę pił z kałuży. Tak jak się napił wody z kałuży, znaczy z kranu, z węża, to później nie musiał do domu przychodzić. Nie, Maciulek? Tak, gorąco jest, a ty futra nie możesz zmienić, nie Maciuś? Tak. Wysoła i ciotka tak samo. Cały dzień nie było w pokoju. W nocy była trochę. Była, najadła się. Śmychnęła na nią. A co nasze kotki tu robią? Jakim jedzenie idzie? Jak kicie wam idzie? No, pod czujnym okiem Matki Boskiej. Kiedyś był tutaj napis, ufam tobie. Odnowili całą kapliczkę, ale napisu już nie ma. Szkoda. No, jak na biegunie. Gdzie, w którym kierunku, tylko nie ma podane ile metrów. A tak nasza kapliczka się prezentuje z przodu. Krzyżyk. Nasza Pani. I co, Ramzesik? Najadłeś się? Tak? Kicia, kicia. Najadłem się. Tak? No, trybują go światełka. A ty, Felix, co? Nie. O. Rody, kicia. Widać, że podjadły. Więc ja wezmę jeszcze, pozbieram te resztki, żeby to tak nie leżały tutaj w miejscu takim zacnym. I zaniosę tam na miejsce, gdzie koty zawsze zostają jedzenie. Chodźcie, o, się jak przyleciały. Chodźcie, macie tu jeszcze resztki. No. Chodź, Felix, chodź. Chodź, Felix. O, idzie dostojnie. Się buja na boki. No, jedzą jeszcze. Jeszcze zjedzą. Tam się tak trochę bały przy drodze. Samochód jeszcze wypłoszył. Tutaj to one się tak mniej boją, bo to jest ich miejsce stałe. Zawsze tutaj jedzą.
O, Felix, jak ty się bujasz. O, te upały cię zmęczyły. Nie, Felix? Taki grubasek jesteś, to cię męczy to. Kicie jedzą. Pałaszują resztki. No tutaj im dałem w sumie chyba półtora korpusu, tak prawie dwa. Na rysiek. I chyba pójdzie na schody się położy. One lubią na schodach się wylegiwać. Na tych schodach tutaj. Wyżej, niżej się poukładają, leżą. Mam dobry punkt obserwacyjny. Gdzie rudy idziesz, kicia? Przyjdź jeszcze, karmę suchą przyniosę ci. Budynek ochrony. Ja mówię, że to koty mają dyżur. Pracują. Felix leży. Tam dalej Ramzes sobie leży. Ramzes, kicia! No. Rysiek jak się myje. Jak się myje. Aż. Rysiek, kicia, kicia. A teraz to jest raj właśnie dla łatki. Ona najbardziej taka bojaźliwa. Tak jak już te odeszły, to teraz może pobuszować, pojeść sobie do syta. Powybierać. No i te mięsko schłodzone. To akurat pasuje im. Lodowe mięsko, no lodowe to nie, ale schłodzone. Nie, Felix? Kicia? A Rudzik tutaj pod drzewem. O, coś tam widzi. Co tam? Co tam jest? Coś tam widzi, zobaczymy. Co on tam może widzieć? O, to ciekawe. Może być. Trzeba zobaczyć dokładnie, że to nie jest. Co tam jest, kicia?
wybaczył tutaj. Chodźmy tu wypatrzyć, co on wypatrzył. Ja tu nic nie widzę. Chodź, Rudzik, chodź. Kicia, chodź. Co, Rysiek? Rysiek to swój ony. Kicia, ty to swój ony jesteś. O, leśny kot. Kicia, Rudzik, kiciulek. Nie bój się, chodź. Zrobimy jeszcze ci zbliżenie. Na koniec. Ładny Rudy. O, złoty. A i Rysiek śpi. Odpoczywa. No jeszcze jest trochę ciepło, 27 stopni. A było 33 czy 34 nawet. I co te nasze reszty robią? Tak, Felix odpoczywa. Felix. Majdzony. Kto cię dzisiaj, Felix, tak nakarmił? Zwykle to żeś gonił, warczał, że ci wyjadają. Miałeś pierwszeństwo jak król lew. A dzisiaj, o dziwo, nic. Nawet ci wybierał spod nosa. Chude miałem, białe mięsko i ty nic. To znaczy, że już jadłeś. No i łapka, jako ostatnia w tej hierarchii. Tak, zobaczymy bliżej. Wyjada. A resztę zostanie dla kosów. Mrówek, jeży, szpaków. I to będzie koniec. Zajdziemy jeszcze tylko pod kapliczkę. Tam, gdzie się zaczęło wszystko. I tam zakończymy. To ci zaraz pokażę coś. Tak się zachnęłem. Nasz Ramzesik leży najedzony i proszę, co mamy pod kapliczką? Nasz pobożny leżący niemal krzyżem. Maciulinek. Proszę. Jak gorąco Maciusiowi.
Jak gorąco Maciusiowi. Nie, Maciuś? Gorąco jest. Maciuś, Maciu, kiciu, kiciu, miciu. Masz Maciuś leżący pod kapliczką.